Welcome to Telewizja Republika. Witamy w Telewizji Republika. Dzisiejszy wieczór zaczynamy od najświeższych wiadomości na temat rosyjskich ataków na Ukrainie. W ciągu ostatniego dnia w rosyjskich atakach na Ukrainie zginęły co najmniej 2 osoby, a 9 zostało rannych, w tym dziecko. W obwodzie donieckim w Torecku 1 osoba zginęła, a 3 inne zostały ranne. Dodatkowo w wyniku rosyjskich nalotów na obwód kirgiski zginęła 1 osoba, a 5 zostało rannych, w tym dziecko. Zeszłej nocy Kijów doświadczył największego ataku dronów w 2024 roku, podczas którego siły obrony powietrznej zniszczyły ponad 40 dronów w przestrzeni powietrznej miasta i pobliskich obszarach. Administracja wojskowa miasta Kijów poinformowała, że w trwającym ponad 7 godzin ataku drony falami zbliżały się do Kijowa z niemal wszystkich kierunków. Prawie 11 500 osób szukało schronów w podziemnych stacjach metra. Odłamki ze strzelonych dronów spowodowały pożar w budynku mieszkalnym w obwodzie kijowskim. Wracając do wojny cybernetycznej, ukraińscy hakerzy przeprowadzili jeden z największych ataków DDoS w historii, zakłócając rosyjską infrastrukturę internetową. Atak ten był wymierzony w główne rosyjskie banki, dostawców usług telekomunikacyjnych i zasoby rządowe. Tygodniowa operacja poważnie wpłynęła na usługi w całej Rosji, w tym na Ministerstwo Obrony i Federalną Służbę Podatkową. Na koniec, ukraińskie siły specjalne przeprowadziły atak na rosyjskie obiekty wojskowe w Syrii. Atak na bazę lotniczą Kuweires na wschód od Aleppo rzekomo zniszczył kluczowy rosyjski sprzęt. Baza ta od 2015 roku znajduje się pod kontrolą Rosji i służy do szkolenia i transportu najemników do Europy. Możesz dołączyć do nas na rockrachon.com, to nasza strona internetowa. Możesz zostawić nam swój e-mail. Wrócimy do Was z naszymi raportami na temat toczącej się wojny z Zachodem. Nazywam się Michał Rachoń, to jest Rock Rachoń i jedziemy. And we rollin'. Are you ready? 3, 2, 1, go! It's not Monday, but... To nie poniedziałek, ale Joe Lindsay znów jest z nami w Telewizji Republika. Joe, gdzie jesteś? Michał, hello from Kyiv, where we had... Witam z Kijowa, gdzie przez całą noc mieliśmy około 7 godzin nalotu rosyjskich dronów pochodzenia irańskiego atakujących miasto. To była bezsenna noc spędzona tu w Kijowie. To był największy atak dronów na Kijów w tym roku, jeśli się nie mylę. Tak, to prawda. Chociaż warto powiedzieć, ja jestem w zasadzie w centrum miasta, a słyszałem tylko kilka eksplozji, bo ukraińska obrona powietrzna działa znakomicie. I wiesz, Kijów ma coś w rodzaju żelaznej kopuły nad miastem. Rosjanie przez wiele godzin atakowali z północy, południa, wschodu i zachodu. Zawsze nazywam to danse macabre, pełną dronów i rakiet. Zeszłej nocy wystrzelili głównie drony. I tak godzinami mieliśmy raporty o dronach przybywających w tę stronę miasta, a potem skręcających w lewo i prawo, próbując zmylić system. Ale jeśli chodzi o granice miasta, były one w dużej mierze chronione przez ukraińską obronę powietrzną. To znaczy, ostatni raz poważny atak na Kijów miał miejsce ponad 3 tygodnie temu, w poniedziałek, 8 lipca. Wydaje mi się, że był to 8 lipca, a Rosjanie zainwestowali dużo pieniędzy w ten atak. Przytłoczyli obronę powietrzną rakietami balistycznymi. Właśnie wtedy Rosjanie zaatakowali najlepszy szpital onkologiczny dla dzieci na Ukrainie. Cóż, od tego czasu aż do wczorajszej nocy tak naprawdę nie było żadnych ataków na Kijów. Ale wczorajszy wieczór naprawdę nie był udany i warto pamiętać, że ostatni atak 3 tygodnie temu miał miejsce w przededniu szczytu NATO. Jeśli Rosjanie chcą skierować rakiety do centrum Kijowa, naprawdę trzeba wysłać wiele rakiet, aby pokonać baterie rakiet Patriot i resztę obrony powietrznej. Wygląda więc na to, że dokładnie wiedzieli, co robią. Ich celem był szpital onkologiczny dla dzieci tuż przed szczytem NATO. Myślę, że wiele osób mogłoby pomyśleć, o, no wiesz, wcześniej, kiedy Rosja była na arenie międzynarodowej, przewodniczyła Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a w związku ze spotkaniem NATO można by pomyśleć, że staraliby się zachować ciszę. Ale w rzeczywistości widzimy coś przeciwnego. Widzimy, że w takich momentach, zawsze przed tymi szczytami, Rosja stara się zastraszyć Zachód i wzbudzić strach. I myślę, że właśnie to widzieliśmy. Mam na myśli, że w tych tygodniach względnego spokoju w Kijowie, w wielu miastach całej Ukrainy, oczywiście na linii frontu zawsze sytuacja jest trudna i brutalna. Jednak w ostatnich tygodniach w ukraińskich miastach, w tym w Charkowie, oddalonym o 50 mil od Rosji, było stosunkowo spokojnie. I moje pytanie zawsze brzmi, czy w tych okresach spokoju nie byłby to najlepszy moment, aby nalegać, aby Ukraina uzyskała pozwolenie na uderzenie w rosyjskie bazy na rosyjskiej ziemi? No such thing exists. You are actually vocal on the emptiness of those. Ale coś takiego nie istnieje. W rzeczywistości głośno wypowiadasz się na temat pustki tych twierdzeń i kwestii zaangażowania i zasad zaangażowania oraz granice, których Ukraina nie może przekroczyć, operując amerykańskimi aktywami. Jest to w pewnym sensie temat trwającej w USA kampanii prezydenckiej. I usłyszeliśmy coś, co większość ludzi, którzy uważnie obserwują rosyjską agresję na Ukrainie, nie spodziewała się. Tak zwany plan pokojowy dla Ukrainy według zespołu Trumpa. A jeśli ten plan faktycznie zostanie zrealizowany, jeśli mogłoby się to zdarzyć w przyszłości, jest to plan zupełnie odwrotny do działalności, którą mamy obecnie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? It's quite opposite plan towards the activity that we do have now. What's your take on this? Cóż, myślę, że widzimy to w obozie Trumpa. Nadal nie widzieliśmy tego z obozu Harris, ale z obozu Trumpa widzimy, że testują. I ludzie blisko Trumpa z różnych stron testują poprzez publiczne wystąpienia. Nie bezpośrednio z błogosławieństwem Trumpa jako takiego, ale myślę, że prawdopodobnie w pewny subtelny sposób testują, jaka może być reakcja. Widzieliśmy plan Mike'a Pompeo w Wall Street Journal. Myślę, że to jest faza testowa, wiecie, żeby zobaczyć, co sprawdzi się w kontekście partii, co przejdzie z niezależnymi wyborcami i niezdecydowanymi wyborcami. Jedną z pierwszych rzeczy, z których musimy zdać sobie sprawę, jest to, że jak wiecie, Republikanie w Kongresie nawet dzisiaj wzięli na siebie dużą odpowiedzialność za duże opóźnienie w wysyłaniu amunicji na Ukrainę, gdy uniemożliwili głosowanie nawet za podstawowymi środkami podtrzymującymi. Uniemożliwili nawet podstawowe podtrzymanie życia Ukrainy w pierwszych miesiącach tego roku. Ale teraz, kiedy już to przyznano, musimy pamiętać, że Kongres nie zabrania Ukraińcom atakowania rosyjskich baz na rosyjskiej ziemi. W ustawodawstwie ani pakietach dla Ukrainy nie ma żadnego elementu, który ograniczałby wykorzystanie zasobów amerykańskich do atakowania rosyjskich baz, skąd startują bombowce i z których wystrzeliwane są drony. Zatem jedyną jednostką w Waszyngtonie, która obecnie ogranicza Ukrainę, jest Biały Dom, a to się pomija. A Biały Dom mógłby po prostu zdjąć te kajdany z Ukrainy, tak jak to zrobili na przykład pod koniec maja w Charkowie. Wiadomo, Charków był potężnie atakowany. Znam miasto Charków bardzo dobrze. A w maju Rosjanie byli o krok od złamania ducha tego miasta. Chcieli zmusić ludzi do ucieczki i uderzali w to miasto kilka razy dziennie. To było absolutnie okropne. I wreszcie, jakby z desperacji, Ukraińcy zajęli w tej sprawie wyraźny, jednolity głos. A Biały Dom powiedział, OK, damy wam pozwolenie na uderzenie w rosyjskie bazy na rosyjskiej ziemi, bardzo blisko, tuż za granicą. Dzięki temu Charków stał się bezpieczniejszy. Wiecie, od czasu do czasu mają miejsce ataki, przynajmniej raz w tygodniu na Charków, ale nic takiego nie widzieliśmy w maju. I to zostaje pominięte, bo powinny pojawić się informacje na głównych nagłówkach gazet, w których mówi się, że jeśli dasz Ukrainie pozwolenie na odwet, okazuje się, że Rosja wcale nie realizuje swoich nuklearnych groźb. Rosja jest coraz słabsza. Muszą się dostosować i przygotować i ukraińskie miejsca stają się bezpieczniejsze. I spójrzcie, nawet od 2022 roku widziałem na Wikipedii bardzo prosty artykuł wymieniający 19 głównych momentów, w których Kreml powiedział, to jest nasza czerwona linia. Jeśli wyślecie czołgi na Ukrainę, użyjemy broni nuklearnej. Jeśli wyślesz HIMARSy na Ukrainę, użyjemy broni nuklearnej. Jeśli trafisz w cokolwiek na rosyjskiej ziemi, użyjemy broni nuklearnej. I jak widać, za każdym razem czerwone linie są przekraczane. Kiedy Waszyngton w końcu da Ukrainie pozwolenie lub narzędzia, czerwone linie zostaną przekroczone. I widzimy, że Rosja słabnie i ukraińskie miejsca stają się bezpieczniejsze. And we see Russia gets weaker and Ukrainian places get safer. And nothing happens, or actually the same what was going on is happening all the time. Joe, but you are actually talking about the American-Russian tension in a way. I nic się nie dzieje, a właściwie to samo, co się działo, dzieje się cały czas. Joe, ale tak naprawdę mówisz w pewnym sensie o napięciu amerykańsko-rosyjskim, ponieważ jest to napięcie, a te napięcia są powodem, dla którego obecna administracja nakłada tego rodzaju ograniczenia na siły ukraińskie. Ale są. Jest teraz znaczna liczba obywateli amerykańskich na Ukrainie. Część z nich, podobnie jak ty, zajmuje się wsparciem, pomocą humanitarną dla Ukrainy walczącej o swoją wolność. Czy obserwujesz w obecnych czasach coś niezwykłego, coś szczególnego, co wskazywałoby na to, że istnieje pewnego rodzaju presja na USA, na obywateli USA przez rosyjskie tajne służby, na pewno obecne na Ukrainie? Secret services surely present in Ukraine. Yeah, indeed. I mean, I've been in Kyiv the past 3 weeks, and I've been here every single day of the full-scale invasion. I think it's 887 now. Tak, rzeczywiście. Byłem w Kijowie przez ostatnie kilka tygodni i byłem tu każdego dnia inwazji na pełną skalę. Myślę, że teraz jest 887 dni. Widziałem więc wiele wzlotów i upadków. Kiedy Rosja atakuje ukraińskie miasta rzadziej, czyli innymi słowy Ukraina jest w silniejszej pozycji, słyszymy więcej rozmów o negocjacjach. Ale widzimy też bardziej nieprzyjemne zachowania, w subtelny sposób, gdy Rosja czuje, że jest osłabiona. I widziałem to tutaj. Tak wielu Amerykanów, których znam tutaj w Kijowie, doświadczyło w ciągu ostatnich 3 tygodni dziwnych incydentów. Rosyjskie notatki na ich drzwiach w języku rosyjskim, groźby śmierci i różne rodzaje gróźb. Dziwni ludzie podążający za tobą i tak dalej. Słyszałem te historie przez 3 tygodnie, a potem w ciągu ostatnich 24 godzin przydarzyło mi się to samo. Ludzie, którzy bardzo jasno dali mi do zrozumienia i robią to w pogodny, uśmiechnięty sposób, że patrzą, zwracają uwagę, wiedzą, gdziekolwiek idę. Oczywiście, że to wojna, oczywiście są tu agenci z całego świata, a w przypadku większości agentów są tu tylko po to, żeby obserwować. Trzymać rękę na pulsie. Tak, oczywiście, to normalne, ale myślę, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ale to oczywiste, oczywiste, że to się dzieje. I wiesz, w pewnym sensie czasami wiesz, kim są ci ludzie. Po prostu to jest ich praca i muszą ją wykonywać. Ale jest, myślę, interesująca rzecz, którą można stwierdzić i możemy to zobaczyć na podstawie wyraźnych wzorców, kiedy masz do czynienia z rosyjskimi agentami. I wiesz, jedną z głównych rosyjskich baz operacyjnych jest rosyjska cerkiew prawosławna, która wciąż posiada praktykujące kościoły tutaj. Niewiele osób chodzi do tych kościołów, ale mają tam swoich księży. Część z nich została aresztowana i odesłana do Rosji, ale nadal jest tu wiele osób. Ale kiedy masz do czynienia z Rosjanami, jeśli pochodzisz ze społeczeństwa, które nie ma wolności słowa, więc nie jesteś przyzwyczajony do krytyki, nie jesteś przyzwyczajony do rozmów i sceptycyzmu, zapominasz, że większość ludzi ma zdolność obserwacji i sceptycyzmu. I oni mogą być pod pewnymi względami dziwnie wyrafinowani. Ale kiedy przychodzi co do czego, jest to bardzo oczywiste. Zwykle można rozpoznać, kim są ci ludzie. Miałem kilka dziwnych sytuacji w ciągu ostatnich 24 godzin, o których mogę mówić z całą pewnością, że jestem całkiem pewien, że wiem, jakie jest ich źródło. Tylko dlatego, że podczas wielu moich rozmów z Amerykanami w ostatnich tygodniach słyszałem ostrzeżenia, że właśnie tak robią Rosjanie. A co właściwie się wydarzyło, jeśli możesz coś o tym opowiedzieć? Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że stało się dla mnie całkowicie jasne, idąc sobie tutaj ulicą, a swoją drogą, gdybym był w Warszawie, Paryżu czy Londynie, rosyjskim agentom łatwiej jest dostać się do ludzi. To znaczy, że jest bardziej niebezpiecznie dla każdego, kto wspiera Ukrainę, jeśli będzie w którymkolwiek z tych miast. Ale szedłem ulicą i podchodzą do mnie obcy ludzie i zachowują się, jakbym ich znał. I dają mi do zrozumienia, że oni wiedzą o mnie dużo. Po pierwsze, ludzie dali mi w prezencie, to śmieszne, ale dyktafon. Naprawdę fajny, wysokiej klasy dyktafon. A ja mówię, jestem dziennikarzem, mam tego mnóstwo, nie potrzebuję tego, dziękuję. Jak bardzo jest to oczywiste. I myślę, że po części może chcą, żebyś wiedział, że jesteś obserwowany. Myślę, że na pewno. I think for sure. It's a kind of message with a pretty clear second meaning. Joe, but speaking of activity of the Russians in Ukraine, to rodzaj przekazu, który ma całkiem jasne drugie znaczenie. Joe, ale mówiąc o działalności Rosjan na Ukrainie, oczywiście w ostatnich dniach pojawiły się bardzo interesujące przejawy działalności ukraińskiego wywiadu wojskowego poza Ukrainą. Bardzo, bardzo daleko, nie tylko w Syrii, ale także w głąb Afryki. W zeszłym tygodniu widzieliśmy nawet filmy rosyjskich tajnych służb biorących udział w tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Tak Rosjanie nazywają swoją działalność na Ukrainie. Wygląda jednak na to, że między ukraińskim wywiadem wojskowym a grupą paramilitarną Wagnera, jakkolwiek się obecnie nazywają, toczą się walki. Fights between Ukrainian military intelligence and Wagner paramilitary group, whatever they are called right now. Cóż, tak, więc gdy na to spojrzymy, pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że rosyjska grupa najemników Wagnera od dawna prowadzi działania na Bliskim Wschodzie i w Afryce. I wiesz, Wagner, mam na myśli zwłaszcza rok 2022 i część 2023, wyrządził znaczne szkody i oni byli zaangażowani w zniszczenie Bachmuta. I ukraiński wywiad, jak wiesz, ma tu dość znaczące zadanie, ale żeby w pełni stawić czoła Rosji, trzeba zobaczyć te inne słabe punkty. Tak więc mamy doniesienia, że siły specjalne ukraińskiego wywiadu uderzyły w rosyjską bazę w Syrii. Potem otrzymaliśmy także doniesienia, że Ukraińcy w Mali, w Afryce, w pewien sposób angażują się przeciwko grupie Wagnera. Myślę, że po części pokazuje to, że Ukraińcy potrafią robić takie rzeczy. Mogą osiągnąć te rzeczy. Stają się światowej klasy wojownikami, muszą być światowej klasy wojownikami na tym poziomie. Ale Ukraina wyraźnie rozpoznaje, z kim Rosja jest sojusznikiem na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku lat USA, wiesz, w polityce zagranicznej możesz używać miłych słów, ale patrząc na to, co się dzieje, coraz więcej krajów w Afryce wpada w sferę wpływów Chin, a w szczególności Rosji. A potem na Bliskim Wschodzie przyglądamy się zabójstwu przywódcy Hamasu w Iranie. I chwilę wcześniej, można to zobaczyć na pierwszych stronach gazet, ale chwilę wcześniej w irańskich parlamentach, jakkolwiek to nazywają, skandowano śmierć Ameryce i śmierć Izraelowi. Jednym z pierwszych krajów, które złożyły kondolencje w związku ze śmiercią przywódcy Hamasu, była oczywiście Rosja. I wiesz, Rosjanie od razu mówią, jak ktoś śmie, jak śmiecie atakować tego, to jest przywódca Hamasu, który jest narodem, który próbuje unicestwić Izrael. Nie naród, ale grupa terrorystyczna próbująca pokonać Izrael. A Rosja jest jednym z pierwszych krajów, które zaoferowały solidarność z Hamasem. Or not a nation, but a terrorist group trying to extinguish Israel. And Russia is one of the first countries to offer solidarity. Miraculously, 24 years ago, 23 years ago, Wladolf Putler was also the first one to call. Jakimś cudem 24 lata temu, 23 lata temu, Wladolf Putler był pierwszą osobą, która zadzwoniła do George W. Busha po 11 września, aby zapewnić go, że może liczyć na Rosję w walce z terroryzmem. I od razu użył tego do walki z ruchem niepodległościowym Czeczenii i zamordowania dziesiątek, setek z nich. Zasadniczo tak właśnie działają. Joe, co się dzieje z twoją zbiórką? Jak nasi widzowie mogą ci pomóc? No cóż, znowu głównym zadaniem, jak to było od kilku tygodni, główną potrzebą jest pomoc przy dronach. Ukraińcy robią niesamowite rzeczy z dronami FPV, czymś w rodzaju dronów kamikaze. Tak więc, podczas gdy Ukraina ma ograniczone możliwości używania amerykańskich narzędzi do uderzania w rosyjskie punkty wyrzutni rakiet i rosyjskie bazy, z wyjątkiem małego korytarza w pobliżu obwodów charkowskiego i sumskiego, Ukraińcy muszą korzystać z własnej technologii, tak jak robią to na przykład w Syrii. Ale Ukraińcy muszą korzystać z własnej wiedzy, jak i narzędzi. Jednym z takich narzędzi są drony produkcji ukraińskiej. Rozmawiam z naszymi partnerami w Charkowie. W ostatnich tygodniach niezwykle trudno było zebrać pieniądze. Wiesz, kiedy Charków był mocno atakowany, było okno, świat zwraca uwagę. Dlatego teraz potrzebujemy dalszego wsparcia. Ukrainianfreedomnews.com, aby kupić kilka dronów. Możesz znaleźć Joe na X, wcześniej znany jako Twitter. Znajdziesz go także na Substack. Joe, wielkie dzięki. Do zobaczenia wkrótce i bądźcie bezpieczni. Daj nam znać, abyśmy się zobaczyli. Nie jestem pewien, czy zobaczymy się w przyszłym tygodniu, ponieważ wyjeżdżam na krótki urlop, nazwijmy to tak, ale niedługo tu wrócimy. Joe, dzięki. Uważaj na rosyjski aparat. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Ladies and gentlemen, you can join Rockrachon on this website. Szanowni Państwo, można dołączyć do Rock Rachoń na tej stronie internetowej. To rockrachon.com, nazwa programu .com. Znajdziesz tam nasze konto Substack. Możesz zostawić nam swój e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą z naszymi raportami na temat tego, co dzieje się na pierwszej linii frontu wojny z cywilizacją zachodnią. Z uwagą obserwujemy nie tylko wojnę Rosji z Ukrainą, ale całą wojnę ideologiczną i dywersję Zachodu, która jest prowadzona przez Federację Rosyjską od początku rewolucji bolszewickiej, a właściwie nawet wcześniej. Nazywam się Michał Rachoń, to jest Rock Rachoń. Jedziemy i już niedługo się widzimy. Michał Rachoń, to jest Rock Rachoń. We rolling, we see each other. Pretty soon.